kolejnej rozmowie z pijanym czołgistą i tym razem będziemy rozmawiać na temat tego, co się pojawiło w patchu 1.45. Dzień dobry, pijany. Dzień dobry, panie Kutatusie. No, patch już wszedł, masz go zainstalowany, już pograłeś sobie kilka bitewek. Jakie pierwsze wrażenia i co ci się podoba w zmianach? Hey, wake up. Wiesz co, ogólnie patch na plus, no bo wiadomo, nowa gałąź, nowe czołgi do robienia. Troszeczkę mnie, no wiadomo, to może jakiś błąd, więc może to dzisiaj lub jutro naprawią, miejmy taką nadzieję, tak jak było z tymi wybuchami w poprzednim patchu. Bitwy mieszane na realistykach lub symulacjach, coś mi się chyba sknociło. Ogólnie pojazdy amerykańskie na pierwszych erach, jak i rezerwy są, no można powiedzieć, takie pocieszne, szybkie, zwinne pszczółki, dużo strzelania, dużo zabawy, tak więc na największy plus zasługuje drzewko USA, liny holownicze przydatne i też nie wiem właśnie, czy nie jest to specjalnie zrobione do testowania, jeśli wyrzuca nas na Kareli lub na tej nowej mapie, to wszyscy na jedną kupę się respią i wiesz, pół drużyny czołgów jest przewrócona i każdy każdego podnosi, czyli możliwe, że to testują jeszcze. A co mi się nie podoba, no to moim zdaniem mogli tydzień czasu poczekać, dać na Wigilię patcha, ale żebyśmy mieli te wszystkie Amerykańce dostępne, a nie takie wrzucanie po dwa czołgi. No jest to dosyć dziwne, ale powiem ci, że ten taki pomysł, te bitwy mieszane RB i SB, że na przykład Ruscy z Niemcami przeciwko Amerykanom, albo odwrotnie, że na przykład Ruscy z Amerykanami przeciwko Niemcom, jest moim zdaniem całkiem ciekawy. Bo jak dojdzie jeszcze jedna nacja, no to będzie dwie nacje przeciwko dwóm nacjom i to zawsze, wiesz, jakiś tam smaczek, wiesz, takiego zróżnicowania da, bo na przykład jak Niemcy mają czołgi bardziej ociężałe, to jeszcze w drużynie będzie miało jakieś mobilniejsze rosyjskie, a Amerykańcy na przykład z Brytyjczykami będą sobie jeździć, prawda? No tak, tylko że ja dzisiaj wystartowałem Tygrysem H1, no i po przeciwnej drużynie, w przeciwnej drużynie były rosyjskie, radzieckie i niemieckie czołgi, u nas radzieckie i niemieckie, Amerykańca tam nie widziałem żadnego, nie? Rozumiem. Ale to też, no w sumie tu mamy pierwsze ery, a Tygrys H1 jest trzecią, więc a trzecie dostępne na Amerykańcach jeszcze nie są, więc to może być tym spowodowane, ale jakoś mi się nie za bardzo uśmiecha, nie podoba mi się za bardzo no, walczenie, jeśli wolałem nacja na nację niż takie mieszanki. Też racja, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, dokładnie, to trzeba jeszcze, wiesz, dokładnie poobserwować, nie ma co wydawać werdyktu póki co. No tak, jasne. Jeżeli chodzi o linę holowniczą, bardzo mi się ten pomysł podoba, bo co jak co, ale czołg potrafi się przewrócić. A dodatkowo na przykład jak w ferworze walki uszkodzą ci silnik, nie możesz się wycofać, to kolega z tyłu może cię podpiąć i zaholować pod bezpieczne miejsce, prawda? Dokładnie. Jeszcze, właśnie, co warto wspomnieć, w końcu nie ma oszukańczej artylerii. Nie możemy sobie z zagórki podglądać, patrzeć, kto nas gdzie objeżdża, tylko mamy mapkę, a działa to bardzo fajnie, dlatego że na arcade, powiedzmy, no bo w tej chwili to tylko arcade, najlepiej grać Amerykańcami, miałem, powiedzmy, do użytku 3 artylerie, a przejmowane punkty, nie? Więc 3 artylerie zrzuciłem na jeden punkt, no i 2 czołgi zniszczone, nie? Także to też jest dosyć śmieszne, fajne. Ty sobie zobacz, jaką amunicję ma czołg lekki M41. To jest ten ostatni z lekkich. M41. Tak, z kolejnych informacji, jak jeszcze były zmiany, to chyba już teraz Pantera 2 dostała modyfikację, silnik mocniejszy. Tak, 900 koni dostał. I Tygrys 2 z działem 10,5, też 900 koni, czyli jest bóg. I z tego, co jeszcze czytałem, to dostał transmisję, czyli prawdopodobnie będzie transmisję taką samą, jak ma Tygrys 2, czyli prawdopodobnie będzie szybko cofać do tyłu. I jest to zmiana bardzo przyjemna. Przy okazji zostawili mu ten sam battle rating. Tylko jest jedna rzecz, którą bym chciał poruszyć. M47.
On posiada bardzo dużą ilość amunicji, w tym hity o penetracji 210 i podkalibrówkę o penetracji 269 i jeszcze jest podkalibrówka o penetracji 254. I wyobraź sobie, że ta troszeczkę słabsza podkalibrówka jest na drugim stopniu, jeżeli chodzi o odkrywanie modułów i już ma, czyli dosyć szybko można się do niej dostać. A Pantherze 2 amunicja podkalibrowa z nieco tylko większą penetracją jest już na poziomie czwartym, czyli A, no tak. bardzo dużo odkrywania. To się zgadza. Druga sprawa, czołg M103 nie wydaje się, żeby jego wieża była w jakiś szczególny sposób pancerna. Wydaje mi się, że T-32 będzie, że jego wieża będzie bardziej skuteczna, chociaż M103 ma bardzo twarde jarzmo. No ale są miejsca, gdzie są weak spoty. Już nawet tutaj to teraz widzę. Są miejsca, gdzie od przodu można spokojnie walić, M103 jego się przebije. W kadłubie tak samo, jest fragment dosyć miękki. Ma wielką penetrację, ale reload na poziomie 26 sekund, czyli bardzo długo. Tylko wiesz co, może wiesz, to tak pokazane jest, bo jest pokazane. Tutaj wizjery wydają się chyba najsłabszą. Tutaj jest najsłabszym ogniwem te trzy, tylko że to jest bardzo mały element, żeby się w niego tam strzelić, to z dalszej odległości może być problem. Tutaj medy amerykańskie też za bardzo pancerzem nie grzeszą. Poza tym, jak one mają te pociski podkalibrowe, które teraz mają szansę na odbicie się, wydaje mi się, że T-54 dalej będzie młócić wszystkich. No tam oczywiście z M103 będzie o problem, ale jeżeli chodzi o wszystkie medy, jakie mu staną na drodze, no to on raczej będzie dominować. Takie moje spostrzeżenie. Się spokojnie przez nie przebije. No, ale to jeżeli chodzi o same czołgi, to trzeba się im przyjrzeć dokładnie, zagrać nimi, bo To tak wiesz, na sucho patrzenie to raczej prawie nigdy się nie sprawdza. to nie będzie miało znaczenia, ile czołg ma pancerze, bo ZSU i tak zniszczy wszystko z kilometra 200. No dokładnie. Coś w tym jest. Znaczy, z pewnością sobie ten ZSU będzie radzić, nawet z topowymi amerykańskimi czołgami, bo jak wiesz, on ma dosyć szybką szybkostrzelność, te jego pociski mają jakąś tam penetrację, to szansa, że się trafi w jakiegoś weak spota w M103, które są widoczne i to bardzo, jest dosyć duża. Ja chyba sobie zrobię ZSU. Będę zabijał wszystkich. No i bardzo dobrze. Czy jest jeszcze coś, co byś chciał na ten moment powiedzieć, czy wracamy do testowania? W sumie zaraz, tylko muszę tutaj coś takiego. Gdzie to jest? Aha, dlaczego na przykład znowu w ruskich dostali, powiedzmy, tego, tak jak ci mówiłem, Shermana? No. Moment, muszę go tylko tutaj, gdzie on jest? Aha, nie no, on ma 5-0 battle rating i nie wiem, to jest taka sama w sumie bzdura jak w niemieckim Shermanie, który ma tam 83 penetracji. No, za wysoko. Ja nie wiem, co ten czołg będzie mógł zrobić, ale jeszcze zobaczmy na pociski. No, na 500 metrów ma 121 mm. To też nie wiem, co on na 5-0, na kogo on na 5-0 trafi. Plus 1-3 jest battle No, na rating, czyli... T-34-85 na Tygrysa jedynkę trafi. I jeszcze coś, bo plus 1-3, czyli 6-3 będzie go No, na losować, nie? Panterę też trafi. Na Panterę. No to może coś tam. No, z bliska to nawet może ten na podstawie amunicji walić w Tygrysa. Powinien przebić. 6-0, 6-7. No nie, no może. Chociaż T-34-57 ma mniejszą chyba penetrację
Zobaczmy, gdzie to jest. No, to ma penetracji na 500 metrów 145. I żeby tygrysa zniszczyć, to kilka strzałów trzeba oddać. Na 121 penetracji to nie wiem, czy to da radę cokolwiek zrobić. Takie mam jakieś... Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie ciekawa premka do zabawy. Że wiesz... Jak kupisz, to mi powiesz. Znaczy nie kupię. Ja się właśnie zastanawiam, żeby kupić sobie tygrys, ten V-kę, prototyp tygrysa Porsche. Co jak, co mnie kusi, ale z drugiej strony to bym chwilę poczekał, zobaczyć jakie premki może wyjdą amerykańskie, bo coś mi się wydaje, że to będzie moje główne drzewko. Że się na nie przerzucę i będę cały czas Amerykańcami grać. Kup jutro tego Granta sobie, dostęp dostaniesz do większej ilości czołgów, będziesz mógł testować, będziesz do przodu. A tam, jak już mam na coś wydać kasę, na coś, co, czym będę grać, a na testowanie po prostu złożę podanie i tyle, zobaczymy. Może przyjmą, może nie przyjmą. Ja nawet nie będę składał, bo i tak mnie nie przyjmą. A czekaj, zobaczę tego Shermana z 105 mm. Jaką oni tam amunicję mu dali? 14 mm penetracja będzie. Ma te haeki, znaczy haeki, hity 115 mm. A haeki małą penetrację, ale może coś będzie może uszkadzać. Jak szybko strzelnąć 13 sekund, battery rating 3.7, no to ten powinien dawać sobie radę, powiem ci. No. To może być ciekawa zabawka. No okej, to będzie raczej tyle. Już nie wydaje mi się, że moglibyśmy na ten czas powiedzieć coś więcej. Nowości przekazaliśmy. W międzyczasie jeszcze pokazane te czołgi wyglądają amerykańskie. Jak tam tabele penetracji i inne rzeczy wyglądają, więc... Z bazeliną, bez bazeliny. Tablica penetracji. Z bazeliną, bez bazeliny. No, najważniejsza jest penetracja. Smacznego. Dobra. No to dziękuję ci za rozmowę i na razie. Ależ cała przyjemność po mojej stronie.